Dzień dobry, najmilsi. Jesteśmy na ulicy Żołnierskiej. Doszło tutaj do kolizji tramwajów. Za chwileczkę porozmawiamy z panią rzecznik. Motorniczy ten. Wygląda to koszmarnie. Zobaczcie. Kolega cię pojechał. Tak wygląda, to zostało ze swinga. Wjechał w autobus chyba linii 5. Ulica Żołnierska. Trwają tutaj prace. Wygląd po prostu masakryczny. Jest tutaj pani rzecznik, zaraz z nią porozmawiamy. Ale no całe szczęście. Na miejscu jest policja, strażacy, trwają czynności. Pani rzecznik, będzie mogli? Dzień dobry, jest już tutaj pani Hanna Pieczyńska, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Kilka słów na gorąco. Co się stało, co wiadomo do tej pory? Ciężko w tej chwili powiedzieć dokładnie, co się wydarzyło. Ewidentnie jeden tramwaj z dosyć dużą prędkością wjechał w tył kolejnego na ulicy Żołnierskiej. Są różne potencjalne przyczyny, świadkowie mówią o różnych sytuacjach, natomiast trwa postępowanie policyjne, to policjanci będą dokładnie sprawdzać, co się dokładnie wydarzyło. W tej chwili wiemy, że motorniczy jest w szpitalu, najprawdopodobniej w stanie ciężkim. Mamy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i wróci do nas. Natomiast to jest wszystko na tę chwilę, na gorąco, więc na jakieś konkrety musimy jeszcze czekać. Czy potwierdziła się ta informacja, że ranni mogli też zostać pasażerowie? Była taka pogłoska. Jest kilka osób rannych, natomiast najciężej ranny jest motorniczy prowadzący ten tramwaj, który wjechał w tył tego poprzedzającego. Czy wprowadzono komunikację zastępczą? Jak? Jest komunikacja zastępcza, obokrzykowa, tramwaj, autobusy zastępcze, tramwaje jeżdżą objazdami, więc musimy się spodziewać jeszcze przez jakiś czas utrudnień, ponieważ tutaj będą jeszcze trwały różne policyjne czynności. My również musimy te tramwaje zdjąć jakby z tego torowiska, w związku z tym musimy się spodziewać, że jeszcze jakiś czas tak to będzie. Raczej godziny niż dziesiątki minut. Raczej godziny niż dziesiątki minut, na pewno będziemy informowali pasażerów na bieżąco. Informacja znajduje się na tablicy tej dynamicznej pasażerskiej. Apelujemy o to, żeby jednak zwracać uwagę na to, co się dzieje i sprawdzać te komunikaty, które nadajemy właśnie w tych miejscach. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była pani Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg. A teraz zobaczymy, jak to wygląda. Także informacja taka, że po wypadku w stanie ciężkim do szpitala trafił motorniczy tego właśnie swinga. Kilka osób, pasażerów też jest rannych. Ich stan na razie nie jest znany. Tak to wygląda. Za chwilę się jeszcze połączymy. Teraz na razie muszę zrobić przerwę. Tak wygląda kabina motorniczego. Mnóstwo wszystkich wybita szyba. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w środku. Zaraz nas wyrzucą stąd, także przynajmniej tyle zobaczymy. Rozwalone fotele. Niesamowicie to wygląda tak naprawdę. Muszę powysyłać teraz zdjęcia do redakcji. Także będę używał drugiego telefonu. Muszę porobić trochę zdjęć. Ale są już pracownicy. Także najważniejsza informacja jest taka, że niestety w stanie ciężkim, no nie dziwimy się, po takim zderzeniu trafił motorniczy do szpitala. Kilka osób jest rannych.
służby już tutaj wyjaśniają powody, przyczyny, jak do tego doszło. Przypomnijmy, że doszło na przystanku tramwajowym, na samym przystanku na ulicy Żołnierskiej. To jest przystanek, już wam pokażę, przystanek czwórki, piątki i siódemki. Pan Piotr pyta, panie Piotrze, na przystanku Żołnierska w kierunku Krzekowa. Tramwaje oczywiście stoją, wprowadzono komunikację zastępczą. Na miejscu jest praktycznie wszystkie służby. Chodzi o to, że zazwyczaj kolizja to przerywało. Na przykład było widać, że wyjeżdża i już przed samym momentem tej kolizji znikało na ileś tam sekund i potem się pojawiało po minucie. Jest, tu już właśnie nas wyrzucają. Już idź, wychodzimy. Tak, oczywiście. Oczywiście, także musimy się już stąd usunąć, no ale tyle, co wam pokazaliśmy, to wam pokazaliśmy. Teraz będą trwały oględziny. Także powtarzamy przystanek na ulicy Żołnierskiej. Tramwaj jest wykolejony, jak widać. Trwają czynności. W związku z tym wjechał w tramwaj. A czy ten pierwszy tramwaj, czyli to jest to była piątka, czy on ruszał, czy on go po prostu stojącego uderzył? Tego jeszcze nie wiadomo, rozumiem. Bo równie dobrze one mogły stać i on mógł wjechać, dlatego jest przesunięty. No ale to wyjaśniacie oczywiście. Tak. Znaczy policja będzie wyjaśniała, natomiast na pewno jest tak, znaczy Paulina potwierdziła, że najprawdopodobniej tak. Dobrze. Co do tych innych pasażerów, na razie nie ma wiedzy. Mówi, że nie, że nikt tutaj na miejscu stoi zaopatrzony, nikt nie... Aha, o, no to dobra wiadomość. Dobra. Także mamy tutaj informacje takie najnowsze od pani rzecznik Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. Wynika z tego, że kierowca, przepraszam, motorniczy Swinga, to był numer chyba 7, numer 7-ki, prawdopodobnie zasłabł i dlatego wjechał na przystanku w tramwaj linii 5, natomiast nie wiemy, czy ta piątka stała, czy ruszała, być może ona po prostu stała. Motorniczy w dosyć ciężkim stanie jest w szpitalu, ma liczne połamania. Natomiast jest też taka informacja, że pasażerom nic takiego poważnego się nie stało, zostali na miejscu przebadani i zwolnieni do domu. Nie było potrzeby hospitalizacji. Także tak to wygląda. No, rzeczywiście sami, dosyć koszmarnie, nie? Witamy panią Celinę, która przyłączyła się do naszej relacji. Pani Celino, także informacja jest taka, że no będą utrudnienia. Będą. A także podsumowując, dla tych osób, które teraz zaczęły nas oglądać, jesteśmy na ulicy Żołnierskiej, dokładnie na tym przystanku. Kilkadziesiąt minut temu tramwaj linii 7 Swing wjechał w stojący lub prawdopodobnie stojący na przystanku tramwaj linii 5. Miażdżące było to uderzenie. Motorniczy jest w szpitalu w stanie ciężkim. Według pierwszych ustaleń prawdopodobnie zasłabł i dlatego nie wyhamował. Są objazdy.
Najlepiej policjanci trwają oglądziny. Oczywiście dużo pracowników zarządu dróg, tramwaje rozbite. No to tyle, moi drodzy, z ulicy Żołnierskiej. Kto się tutaj wybiera, to powiem tylko, że jeżeli chodzi o samochody, to ruch odbywa się prawidłowo. Jeden pas tutaj, jak widzicie, ten lewy jest lekko zajęty, ale prawy jest wolny, więc jeżeli chodzi o samochody, korków nie ma, natomiast tramwaje oczywiście nie kursują. Jest komunikacja zastępcza na wysokości przystanku. Właśnie przed chwilą nas jakiś autobus minął, mają zaopatrzone jako za tramwaj, więc tutaj ten ruch się odbywa. To tyle więcej na naszej relacji na www.gs24.pl. Zawsze trudno mi się z naszymi czytelnikami rozstawać. Chętnie bym nagrywał dalej, ale powoli musimy już kończyć. Zdjęcia z tego wypadku, to jeszcze oceniam, w jakiej to będzie w formie, na naszej stronie www.gs24. Tutaj redaktor zaprzyjaźnionej gazety, policjanci go odprowadzają, tak jak nas, żebyśmy nie przeszkadzali w czynnościach. Oględziny. Nie wiem, czy ja mogę tak przybliżyć, nie wiecie, czy jak jest relacja na żywo, to można przybliżyć? O, nawet można. Zaraz wam pokażę to bardziej. Tutaj jakby ktoś teraz zaczął oglądać. Także zmiażdżone jest wnętrze swinga, jeżeli chodzi o kabinę i przednie fotele. Tam też znajdują się te wszystkie urządzenia elektryczne na tych tablicach rozdzielczych. Także tak to dosyć. Także tył swinga. Swing jest też, przepraszam, nie swinga, tylko ta piątka starszego typu jest wykolejona w wyniku silnego uderzenia. No i to jest właśnie. Nie, to 60, to nie jest ten zastępczy autobus, natomiast kursują tędy zastępczy autobus. Nie ma, widzicie, nie ma kłopotów, jeżeli chodzi o samochody, nie? Ruch odbywa się normalnie. Natomiast tam dalej już sznureczek, jak zobaczycie, sznureczek tramwaju stoi. No i pewnie jeszcze postoi kilka godzin, bo to jest kwestia oględzin, a następnie scholowania tych pojazdów. No dobrze, moi drodzy, podsumowując. Kilkadziesiąt minut temu na przystanku przy ulicy Żołnierskiej w Szczecinie, przystanek w kierunku Krzegowa, doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Swing 7 uderzył bardzo silnie prawdopodobnie stojącego lub odjeżdżającego z przystanku tramwaj linii 5. W wyniku zderzenia w bardzo ciężkim stanie do szpitala trafił motorniczy swinga. Ma liczne złamania, w tym nóg. Według wstępnych informacji zasłabł i dlatego nie zdążył zahamować. Tramwaj piątka wyskoczył z szyn, wykoleił się w wyniku tego uderzenia. Była informacja, że pasażerowie mogli ucierpieć, ale okazuje się, że pogotowie na miejscu udzieliło im takiej drobnej pomocy. Nie było potrzeby hospitalizacji. Przerwa tutaj w kursowaniu tramwajów może trwać kilka godzin, natomiast prowadzono już komunikację zastępczą autobusową. Więc jakby z tym nie powinno być problemu, nie? No to tyle, najmilsi. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy serdecznie.
To mówiłem do Was ja, Mariusz Parkitny, Głos Szczeciński. Pozdrawiam.